ludzie, z tej strony Creator Games, witam was na kanale. Dzisiaj gramy dalej w Rimworlda. Przez drugi odcinek pod rząd, także gdyby głos mi się łamał, to sorki. No ale tak, co dzisiaj robimy? Szukamy na pewno tych komponentów. Jak dzisiaj już znalazłem. Myślałem, że to jest małe złoże, to jest całkiem duże. No, znalazłem, ile tam było? 10? 8? Nie mam pojęcia. Tutaj chyba był gdzieś jeszcze jeden. Tutaj w ogóle Jade jest. No, to fajnie by było wykopać. Tego weźmiemy, zaznaczymy to. Okej, czy tutaj gdzieś komponenty jeszcze są? Tutaj jest, ale to już mam zaznaczone. Sprawdźmy, czy tutaj w ścianie czegoś nie ma. Jest! Okej. To wykopiemy taką dziurę znowu. Tak jak wcześniej. No i dobra, w ogóle wysypisko mi się już zapełniło prawie całe. Tego powiększymy to odrobinę. Okej, myślę, że to wystarczy. 110 lat ma żółw. Ciekawe. No dobra, jest fala gorąca, czego bardzo się boję. Tego po prostu to wyłączymy. Bo tutaj mamy 25 stopni, więc w sumie nie jest aż tak dużo. No ale właśnie, znowu prąd siadł. Tego musimy zbudować dodatkowe dwa panele, mi się wydaje. Już będzie wystarczająco dużo. Dlatego... Nie, tutaj już nie zmieszczę. Dobra, postawimy tutaj. Będą przechodzić przez nie. Gdzieś będą chodzić, no to... Będą musieli stawać na te panele, no ale trudno. Dla prądu robimy wszystko, hehe. Dobra, z czego pamiętam, ktoś był zakochany z kimś tam, tak? Moby Dick. Śmieszy mnie ta nazwa cały czas. Tak, z T-Bone'em. Czy wy macie? Tak, want to sleep with T-Bone. Czyli muszę wam tutaj zrobić podwójne łóżko. Nie ma problemu. O, grypa. Ktoś ma grypę. Fuck. Cegła z granitu? Jezu, kto chce spać na granicie? Postawię wam tutaj łóżko. I teraz kto ma grypę? Gerber. Czy to jest jakaś poważna? Czwarty palec prawej stopy. Odstrzelony. No dobra, fajnie. Ale... Ty masz tą grypę i najlepiej przydałoby się... Gdybyśmy cię wrzucili gdzieś tutaj. I teraz kto był naszym medykiem? Fox? Miałeś aż 10, no dobra. To Fox, on chyba nie potrzebuje apteczki, co nie? Damy mu zioła lecznicze i będzie ok. Zajmie się leczeniem. Dobra, prąd wrócił do normy. Teraz mam nadzieję, że to szybko zbudują. Fox zaczął kopać tutaj. Bardzo się cieszę. Nasz magazynek. Ile tu jest żelaza, to już niemożliwe jest. Dawno aż tyle nie znalazłem. Dobra, wykopmy to całe. No i ładnie, z żelazem nie musimy się... O żelazo nie musimy się bać. Bardziej właśnie o komponenty, których jest bardzo mało. Tutaj mamy ten cały jade. I tutaj złoto. Żyła złota z wykrzyknikiem. Jej. Dobra, wykopmy to. Może w przyszłości tutaj przyjdą i wykopią? Nie wiem. Patrzę, czy gdzieś jeszcze może znajdować się złoże komponentów. No gdzieś na pewno musi być, co nie? O, tu jest. Całkiem zacne. Ale to jest cholernie daleko od domu. No to trudno. Dobra, Gerber. O co ci chodzi? Bardzo głodny. Dlaczego nikt go jeszcze nie nakarmił? Zajmij się karmieniem. Ziomek, trzymaj. Następnym razem mów szybciej. Czy coś ci jeszcze jest? Zazdrosny? Ktoś ma bardziej imponującą sypialnię ode mnie. Ja pierdziele. Prawda? O to ci chodzi? Ty masz w ogóle wykopaną całą sypialnię od... Kurde, wykopków od żelaza. I ty mówisz, że ktoś ma od ciebie
no w sumie to jest racja, ale teraz w tym momencie śpisz tutaj. Masz najwięcej tych kwiatków, więc powinieneś mieć najładniejszą sypialnię w tym momencie, a nie... Dobra, tutaj chciał spać. Chciała spać Tweedly i Tibon. Okej. Okay. Znowu będzie zazdrosny? Co rozrywki? Nigdy nie ma czasu na przyjemność. Idź się baw. Kurde. Wracaj do łóżka. Nieleczony. Dobra, Fox, dawaj tu jeszcze raz. I zajmij się leczeniem. Znowu nie ma prądu. Kurde mol. Miało być jak fajnie. Gerber, idź se coś tam zrób. Przyjemności. No i dobra, tutaj wykopali już, więc się bardzo z tego cieszę. Kurde, ten prąd jest straszny. Dlatego damy tutaj regał, żebyśmy mogli tutaj postawić nasze rzeczy. Postawimy tutaj w jakiejś tam kolejności, żeby przynajmniej jakoś to wyglądało. No i tak, co możemy tutaj kłaść? Możemy ubrania i bronie. Chyba w zasadzie tyle. Więc to jest przydatne. Jeśli chodzi o magazynowanie takich właśnie rzeczy. Czy to jest jedno duże złoże? Nie, to jest niemożliwe. Nie, to się już tutaj kończy, no dobra. Szkoda, ale i tak bardzo duże złoże. Skład. Dobra, tutaj w tych pierwszych będą bronie. A tutaj możemy dać tylko ubrania. O, o, nagły atak. Stop. Ile osób i w ogóle gdzie, co i jak? Mają karabiny. Snajperskie, cholera. Daleko ode mnie? Kawałek mają. Mają dwa moziny. Odpala baterię. Aha. Straszne gorąco. No tak, jest prawie 60 stopni Celsjusza. Co ty masz za broń, powiedz mi? Karabin. Aha, więc mają trzy maziny i jeden karabin snajperski. Fuck. To będzie trudne. Dobra, myślę, że dam radę. Jakoś. On chce podpalić baterię, tak? Czyli wychodzi na to, że oni muszą przejść tędy. A więc, jeśli chcecie przejść tędy... O, panel mi się tutaj zepsuł, ale fajnie. Dobra, to musimy im tutaj dać worki z piaskiem, żeby każdy z moich ludzi mógł się gdzie schować. Jak już dojdzie do strzelaniny. Bo dojdzie na pewno. Niestety. Potrzebujesz leczenia. Cholera, to wracaj na łóżko. Gdzie ty idziesz? Kopie. Cholera jasna. Teraz ci zachciało kopać, tak? Dobra, muszę im to anulować niestety. Wszystko tutaj jest. Dobra, dobra, dobra. Ziom, wracaj. Albo nie, czekaj. Plan jest zarezerwowany. No dobra. To ty już możesz się schować tutaj gdzieś. Tutaj na przykład. A ty, Fox, pójdziesz... Tak. Leczyć Gerbera. Mam już te worki? Dobra. Moby, ty masz kurde nóż. To jest źle. Aha, dobra. Twilly, ty masz Muzina, więc stawaj tutaj. Myślę, że to jest dobra pozycja. Czy ktoś ma jeszcze broń długą? Wszyscy mamy... Kurde, wszyscy mamy noże jakieś. Dobra. Mam nadzieję, że tamtych ludzi powalimy. Bardzo bym się ucieszył. Bo mógłbym wtedy dostać kupę broni. Przynajmniej dla każdego by wystarczyło. No dobra. Gdzie jesteś, Fox? Nie, dobra. Moby, jesteś bliżej. Zajmij się tym włączaniem. Czy on będzie teraz umierał z głodu? No, w sumie... No dobra, wytrzyma. Ty, ziomek, dawaj tutaj.
No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest 4, więc chyba nie powinno być jakiegoś większego problemu z zdjęciem ich. Chociaż z drugiej strony jeden z nich ma kask, więc ciężko będzie mu heada zasadzić. Ale spokojnie. Mamy upedziałek. O nie, nie gadajcie, że tutaj nikt nie zrobił tego, co mieliście zrobić. No nie. Błagam. Fox, czy zdążysz mi to zrobić? Zdecydowanie nie zdąży. Cholera, no to mamy z 3 działek, mamy 2. Miało być tak ładnie. Nara. Wszyscy tutaj. T-Bone i Twidly będą stali na straży. Działka ich już powinny powoli... O nie. Cholera. Te działka są tak zrobione, że... niestety będą chyba musiały wybuchnąć. Willy, czy ty możesz tutaj gdzieś podejść? Dobra, wracam w swoje miejsce. Dobra, to niech rozwalą, kurde, te działa. Fajnie było mi je mieć, ale widziałem... Ktoś dostał strzała w plecy. Co jest śmieszne? A znowu dostał. Może umrze w międzyczasie. No cóż, nasze działo wybuchnie. Niestety, dlatego po prostu... Chociaż nie, nie będę wyłączał. Bum. Uszkodziło mi to ścianę lekko. No ale to wasze. O nie. I po drugim ciałku. No, fajnie by było. Gdyby mnie oszczędzili jeszcze. Ha, oni nie atakują, jak były wyłączone. Że jednak byłoby lepiej wyłączyć je wcześniej. No dobra, już za późno. Idą tutaj. A nie, będą się bić z nim wręcz. Gdybym teraz je mógł włączyć. O, ale bym dużo dał. Dobra, dwie osoby idą. Czy mamy szansę ich zarąbać jakoś? Idzie snajper. O, zginie. Aaaa! Olera. Czy ona bije się z ścianą? Czy ona jest tempa? Oj, ludzie, ludzie, ludzie. Dostał. Ładnie. Dostał, znowu. Obniżony nastrój. Gerber. Walczy wręcz z drzwiami. Dobra, T-Bone, uciekaj. A, T-Bone dostał, fuck. O, Twiddy, chowaj się. Zabij go, szybko, on musi zginąć. O, dobra, biegniecie na niego. Oj, to jest bardzo głupi pomysł. Oni wszyscy zginą teraz. Jestem tego święcie przekonany. Nie, bijcie się, bijcie. Dobra, chować się, chować się, chować się. O, nice, jeden leży. Dawaj, zabijcie tego snipera. Zabijcie go. A nie, Twilly dostała, fuck. Strzał w głowę, nice. Kolejny strzał dostał, czemu on jeszcze żyje? Kurde mol, strzał w głowę. Przeżyjesz to? Powinnaś. A wy, tym paki, możecie go zabić. Okej, okay, nice. Bicie go, bicie go. Uciekają, ło. Co oni robią? Dobra, powaliliśmy snajpera. O, ale fajnie. Oni... Wątpię, że wykrwawią się po drodze. O mój Boże, to było trudne. Dobra, odpuśćmy im już. Więc tak, Fox, żyjesz czy nie za bardzo? Zdrowie, dobra, tobie nic nie jest, na szczęście. Więc medyka... Mamy. Ale straciliśmy 3 działka. I to pokazuje, że źle zbudowałem... morę. Jedobry posiłek. Dobra, zjedzcie sobie co chcecie.
Oni nie chcą, uciekają, mam ich gdzieś. Teraz tak, nie graj w podkowy, tylko idź, zajmij się karmieniem. Teraz tak, ustawimy 3 łóżka szpitalne. Okej. Teraz tak, niech oni to zjedzą. Fala gorąca przemija, ale fajnie. Dobra, idź tam, aż wyzdrowiejesz. Idzie spać, dobrze, ale odpoczywasz, wyzdrowiejesz. Jeszcze jedna osoba, Mobi, idzie spać. Nie, chwila, ciebie już robiłem, Twiddly. Idzie spać, odpoczywasz, wyzdrowiejesz. I potrzebujemy jeszcze jedno łóżko więzienne. Zrobimy tak, ty ziomek, jesteś już cały? Za bardzo. Ustawimy to jako szpitalne. I ty tam sobie pójdziesz, a tutaj ustawimy dla więźniów. W taki sposób Fox może teraz tego typa wziąć do niewoli. Ładnie. No cóż, szedłem bardzo stratnie na tej wojnie. No ale takie życie. Chyba. Nie wiem, czy koloniści tak powinni walczyć o swoje zamieszkanie. No ale skoro zbudowaliśmy aż tak wielkie miejsce, czy ja wiem, ile to ma metrów? Ze 100 może już? Więc no, chyba powinni jednak o to walczyć. Dobra, przyspieszmy czas. Zanim oni tam dojdą, to minie kupa czasu. Teraz tak, kto ma najgorsze obrażenia? Sprawdźmy. Ty masz 173. Ty nie masz żadnego krwawienia. Ty masz 87. Ty 7,5%, dlatego ty dostaniesz zioła lecznicze i będziemy cię przekonywać, żebyś doszedł do naszej kolonii. I zajmiemy się leczeniem. Dobra. Potem możemy iść ratować Twiddly. Bo ona też bardzo mocno dostała. Okej. Czyżby już było to? Tak, już wszystko skończył robić. Dobra. Zajmie się leczeniem, ale ustawmy, że wszyscy będą dostawać tylko zioła lecznicze. Okej. Zajmie się leczeniem. Dobra, Gerber umiera z głodu, dlatego musimy go jeszcze szybko nakarmić. I tak, T-Bone już jest w pełni sprawna, Mobi zaraz też będzie w pełni sprawny, no właśnie. I właśnie mi prądu brakło, ale fajnie. Ty ziomek, grasz podkowy? Nie, musisz ekwipować sobie snajpę. Strzelanie 0, świetnie, dobra, to ekwipujesz Muzina. A T-Bone... Masz pistolet, tak? I strzelanie 11, dlatego ekwipuję sobie snajpę. A tą broń wyrzucisz. Myśliwi nie mają broni. No oraz luzik. Fox, ty masz nóż. I ty masz strzelanie aż na 3. Ekwipujesz jeszcze pistolet, pójdziesz sobie dalej spać. Świetnie. Gerber, co tam u ciebie? Nieleczony jesteś, cholera. Czy ktoś ma jeszcze takiego samego skilla w medycynie jak Fox? Nie, ale Mobi ma dość podobnego skilla, dlatego po prostu pójdzie go leczyć. Nie, okej. Okay. Twiddly jest w pełni wyleczony. W pełni wyleczona, sorry. Po prostu wziąłem, przeczytałem, co tutaj pisze. Dobra. Chyba przydałoby mi się włączyć z powrotem grzejnik. Bo zaczną mi tutaj umierać z zimna. Zaraz. Nie no, żartuję, ale... gdyby tak się stało, to bym bardzo się wkurzył. Dobra, ustawimy te wszystkie łóżka na normalne. No i myślę, że moglibyśmy zakończyć już tutaj film. Hehe, te wszystkie ścierwa teraz leżą na wysypisku. O mój Boże. Czemu tu przed Fire'em 5? No nieważne. Jeszcze jedno ścierwo gdzieś tu było.
No dobra, nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę, bardzo mi się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.